Kalendarzowa wiosna w pełni w Poznaniu. Przyszedł więc czas na studencką wiosnę, czyli Festiwal Twórczości Studenckiej, który otwiera Dance Day, czyli warsztaty tańca w całym Poznaniu i studencka lekcja tańca przed Centrum Kultury Zamek. Zostałaś wyróżniona za najbardziej solidarny taniec, najbardziej zaangażowany. Wiążesz swoją przyszłość z tańcem? Z tańcem może niekoniecznie, ale nagrodę na pewno wykorzystam. Dlaczego akurat przyszłaś na Dance Day? Ponieważ lubię tańczyć, myślę, że to jest świetna zabawa, świetne rozpoczęcie wiosny. A ty? No pogoda była piękna, musiałem wyjść, zobaczyłem ich przechodząc obok zamku. No, mam wolną chwilę, wyglądało fajnie, to się włączyłem. Czy style taneczne, które przed chwilą tańczyliście, będziecie jakoś rozwijać? No, chciałabym, szczerze mówiąc. Znaczy, może bliżej mi do salsy niż do tych innych, co by tam jeszcze było. Karaibskie, tak, to było trochę dziwne, ale bardzo... Może w sumie warto by było w to pójść, co? Przyjemne było. Tak, inne, bardzo, bardzo inne. Będziecie tańczyć w parze? No może na salsie, jeśli się tam znajdziemy, a karaibski, nie wiem, czy można w parach. Musimy poznać ten taniec, no właśnie. Gdzieś pan jeszcze chodzi, możemy zapytać. Warsztaty tańca irlandzkiego. Czym się charakteryzuje ten taniec? Trudno to określić w jednym zdaniu, ale są dwa rodzaje tańca. Jest taniec w miękkich butach oraz taniec w twardych butach, czyli step irlandzki. Taniec w miękkich butach charakteryzuje się dużą ilością podskoków i machania nogami. Natomiast step irlandzki to przede wszystkim wydobywanie dźwięków za pomocą stóp. Szczwany plan, żeby spróbować obu, zobaczymy, czy uda nam się to zrobić w tej godzince. Nie jest to dużo, ale myślę, że jest szansa, że zrobimy oba rodzaje tańca.